końca sierpnia inwestycja powinna być skończona. Niemniej wykonawca stara się, widać to gołym okiem. Prace budowlane trwają obecnie na wszystkich frontach, bo liczy się czas. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń maja w gminie Sępólno rozpoczynamy od najnowszych informacji dotyczących rewitalizacji miasta. A oprócz tego w programie będziemy jeszcze mówić o absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza. Zamykam ten punkt. O przystąpieniu gminy Sępólno do społecznej inicjatywy mieszkaniowej. O Radzie Rodziny i o powrocie dzieci do szkół. Gołym okiem widać, że prace budowlane przyspieszyły i odbywają się obecnie na wszystkich frontach budowy. Chodzi oczywiście o rewitalizację Centrum Sępólna Krajeńskiego, której termin zakończenia nieubłaganie zbliża się do końca. Dlatego właśnie pierwotne harmonogramy prac są już nieaktualne, bo koniec sierpnia, wbrew pozorom, jest już bliski, a pracy do wykonania zostało jeszcze sporo. Jeżeli chodzi o harmonogramy, to one obowiązują, tylko nie te, które były w pierwotnie. Oczywiście wykonawca jest zobowiązany nam zawsze przedkładać stosowne harmonogramy, no ale te musiały być dostosowane do tego, co się wydarzyło na rewitalizacji. Tutaj już nie mówimy o trzech etapach, tylko jak słusznie zostało zauważone, praktycznie w każdym fragmencie centrum naszego miasta są prowadzone roboty po to właśnie, żeby one zostały wykonane w założonym umownym terminie, chociaż czasu już jest niedużo. Ja przypominam, że do końca sierpnia inwestycja powinna być skończona. Niemniej wykonawca stara się, widać to gołym okiem, że postęp robót już jest dosyć znaczny, natomiast jeszcze jest niestety dużo do wykonania. Cały obszar samego Placu Wolności jest do jeszcze wypłytkowania, wykonania stosownego podejścia pod pomnik, nie mówiąc już o detalach małej architekturze i zieleni, która tam też musi powstać. Natomiast częściowo już udostępniane są te fragmenty, które są zrealizowane. Mieliśmy okazję to też już widzieć wokół kościoła. Plac przykościelny już został udostępniony dla tych, którzy do kościoła przybywają. Można tam już i parkować. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że tam jest tymczasowa organizacja ruchu i do niej się też dostosowywać, no i zwracać uwagę na to, że cały czas są wykonywane tam roboty, żeby nie doszło tam do jakiegoś wypadku. Panie burmistrzu, tutaj jadąc jakby do góry, powiedzmy, do góry od strony ronda księdza Grudzińskiego, pojawiły się żółte pasy, żółte przejście dla pieszych. Czy to oznacza, że także dla pieszych będzie jakaś zmiana organizacji ruchu związana z jakimiś być może pracami na drodze krajowej numer 25? Dokładnie tak. Pojawiły się nowe przejścia dla pieszych. Jest założona też nowa tymczasowa organizacja ruchu w obrębie samego Placu Wolności, całego Starego Miasta, ze względu na to, że wykonawca przystąpi teraz do wymiany chodników w obszarze ulicy właśnie tutaj Placu Wolności. Na odcinku właśnie od restauracji Polonia do wlotu w ulicę Halera po jednej, po drugiej stronie będą wymienione płytki. W związku z tym nowe przejścia, ponieważ będzie czasowo zajęty pas chodnikowy w celu wykonania stosownych robót. Dobrze, panie burmistrzu, wspomniał pan o tym, że ten termin końca sierpnia zbliża się nieubłaganie. Czy pana zdaniem to już jest ostatnia prosta, czy ten termin jest cały czas aktualny? Znaczy na dzisiaj on jest formalnie aktualny, natomiast wykonawca sygnalizuje nam, że prawdopodobnie niestety nie zdąży w tym terminie, chociaż widzimy, że prace faktycznie postępują, będziemy to monitorować na bieżąco. Myślę, że tak teoretycznie rozważając może się to udać, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie faktycznie w praktyce. No tutaj nie mamy zastrzeżeń do tempa robót, no zobaczymy po prostu, jak postęp prac będzie wyglądał w miesiącach tych letnich. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że też i duży ruch przez Sępólno będzie turystyczny, w związku z tym pewnie wszyscy będziemy nerwowi z tego powodu, no ale musimy ten czas jakoś tutaj przeżyć i potem cieszyć się tym, że całe centrum naszego miasta będzie na nowo zrewitalizowane.
Panie Borysiu, jeśli można, to jeszcze jeden wątek całej tej rewitalizacji dotyczący miejsc parkingowych. No już po tym, co się wydarzyło ostatnio na uliczkach Starego Miasta, widać, że na przykład na ulicy Średniej i Studziennej, no tych miejsc parkingowych jest zdecydowanie mniej. Tam przecież często ludzie zostawiali swoje samochody, a to koło cechu, a to tutaj właśnie przy ulicy Średniej. Teraz tych miejsc parkingowych, jak mówię, gołym okiem widać, że jest mniej. A na całym obszarze jakby rewitalizacji tych miejsc parkingowych również będzie mniej niż przed rewitalizacją, czy będzie tak samo, czy jak to, jak będą wyglądały miejsca parkingowe? No zmieni się oczywiście tutaj cała organizacja ruchu. Zachęcam do śledzenia też tych informacji. Właśnie będziemy publikowali już na naszych stronach internetowych docelową organizację ruchu w obrębie całego Starego Miasta. Zmieni się zwyczajowo, tak jak powiedziałem, możliwość parkowania. Natomiast co do ilości miejsc parkingowych, to ich będzie więcej. Z tego powodu, że w obszarze przykościelnym znacznie zwiększyliśmy możliwości parkowania. Co prawda bezpośrednio przy kościele jest plac, który nie ma miejsc wyznaczonych postojowych, ale będzie można tam oczywiście parkować i na samym placu kilkadziesiąt samochodów spokojnie się zmieści. Dodatkowo został też przeznaczony pod parking obszar przy kostnicy miejskiej po jednej, po drugiej stronie. Z jednej strony będzie profesjonalny wyznaczony parking, po drugiej stronie też plac przykościelny, na którym też będzie można zostawić samochód. Natomiast bezpośrednio w obrębie Starego Miasta, przy uliczkach, ze względu na ich szerokość, no tutaj nie było możliwości wygospodarowania jakiejś większej ilości miejsc. Co więcej, tych miejsc będzie mniej z powodu takiego, że no mieszkańcy zwyczajowo stawiali te samochody na tych uliczkach. Dzisiaj po prostu tam trzeba było według projektu zapewnić też i przejście, i przejazd. Pozostanie oczywiście parking przy ulicy Ratuszowej, pozostaną dwa miejsca przy cechu rzemiosł różnych, no i na Placu Wolności wzdłuż tej Pierzei Wschodniej, gdzie jest apteka, tam też po jednej, po drugiej stronie będą miejsca parkingowe. Do tego, jeżeli doliczymy tutaj miejsca parkingowe przy tak zwanym Starym Młynie i wokół targowiska, które teraz właśnie jest bardzo mocno wykorzystywane na postój samochodów, no to tych miejsc wydaje się, że powinno być wystarczająco. $88 milionów wydała w ubiegłym roku gmina Sępólno-Krajeńskie. Tak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 14% tej kwoty stanowiły inwestycje, które mogliście zobaczyć na filmie przygotowanym jak co roku o tej porze przez naszą telewizję na zlecenie władz Sępólna. I właśnie o ubiegłorocznych finansach, inwestycjach, wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza debatowała Rada Miejska na ostatniej sesji. Podczas głosowania obecnych 14 radnych zagłosowało 14 radnych, przeciw głosowało 0 radnych. Wstrzymujących się 0 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę wszystkich uczestników na sesji, którzy dzisiaj z nami tutaj oglądają, biorą udział w sesji, o włączenie, podkreślam, włączenie mikrofonów, abyśmy mogli wspólnie oklaskami pogratulować panu burmistrzowi uzyskanego wotum zaufania. Zamykam ten punkt, przechodzimy do kolejnego. Punkt. Przepraszam, panie burmistrzu, udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo. Chciałem to uczynić dużo wcześniej, ale no, w tym momencie bardzo chciałem serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za takie jednoznaczne udzielenie wotum zaufania dla burmistrza Sępólna-Krajeńskiego za rok, który minął i przedstawienie tego raportu. Mimo że to jest już któryś raz, jeżeli chodzi o raport, to zawsze jest to ogromny stres dla mnie osobiście.
zawsze jest to też i ogromne i jednoznaczne potwierdzenie takiej działalności w gminie, że radni po prostu kwitują pozytywnie to, co się wydarzyło w minionym roku i widzą, że gmina jest w dobrym stanie i daje to nadzieję na przyszłość. Bardzo serdecznie dziękuję za udzielone wotum zaufania. No i bardzo dziękuję za ten miły gest online, który tutaj nastąpił. Jak widzimy, wszyscy do nowego się szybko przystosowujemy i te oklaski też były miłe i sympatyczne. Bardzo serdecznie dziękuję. Rządowy program Mieszkanie Plus, ogłaszany już parę lat temu, nie wypalił, co przyznają już oficjalnie nawet członkowie rządu. Teraz jest inny pomysł na budowę tanich mieszkań – społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Na tej samej sesji radni zdecydowali o przystąpieniu gminy Sępólno do tego projektu. W związku z tym my pytamy, na czym on polega oraz kiedy i gdzie powstaną pierwsze lokale. Cała inicjatywa polega na tym, że to będą mieszkania na wynajem. Gmina Sępólno Krajeńskie wyraziła taką zgodę do przystąpienia do takiej spółki, która ma się tym tematem zajmować. To już spółka będzie odpowiedzialna za to, żeby takie mieszkania w poszczególnych samorządach wybudować i potem udostępniać mieszkańcom. Zadaniem gminy jest wyrażenie woli do wejścia do takiej spółki, przekazania pod budowę stosownego terenu. Taki teren mamy, jest on przygotowany też w planach przestrzennych pod budownictwo wielorodzinne. To jest działka przy ulicy Baczyńskiego, tam może powstać 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Liczymy, że 30-32 mieszkania w takim obiekcie mogłyby się pojawić. No i liczymy na to, że mieszkańcy będą chętni, żeby do tego programu przystąpić. Jest jedna ważna i dosyć istotna informacja dla tych chętnych, że trzeba będzie wpłacić 15% wartości takiego mieszkania, teoretycznej wartości takiego mieszkania w momencie, kiedy już będziemy na sztywno deklarować swój udział w tym projekcie. To chodzi o to, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś zadeklaruje udział w takim projekcie, a potem się z niego wycofa. Ważna też jest informacja taka, że ta wpłata będzie rozliczona w czynszu, który będzie konieczny do płacenia w przyszłości, w związku z tym te pieniądze będą dobrze zainwestowane i rozliczone. Niemniej jest to warunek taki konieczny, żeby znaleźć się na liście chętnych, którzy będą właśnie w tych mieszkaniach mieszkać. Panie Burmistrzu, nie wiem, czy to nie jest za wcześnie na takie pytanie, ale jak rozumiem, skoro bierze w tym udział jakby budżet państwa, to rozumiem, że te ceny później przyszłego wynajmu powinny być dużo atrakcyjniejsze niż na rynku komercyjnym. Wydaje się, że tak. Założeniem tych spółek, bo takie spółki powstaną w każdym województwie na terenie Polski, będą mniej więcej te ceny oscylowały poniżej takich cen rynkowych. Natomiast dzisiaj to jest wróżenie z fusów, mówienie o tym, jaka będzie stawka za metr kwadratowy. Niemniej założeniem tego programu jest właśnie udostępnienie mieszkań czynszowych dla średnio zarabiających rodzin, które będą mogły ten czynsz po prostu płacić. Dobrze. I panie burmistrzu, czy jesteśmy w stanie dzisiaj podać jakąkolwiek przybliżoną datę, w którym momencie te pierwsze lokale się pojawią? Zupełnie teoretycznie plany są takie, że ten rok jest rokiem organizacji takich spółek, przystępowania gmin do tych spółek. Przyszły rok ma być rokiem planowania, uzyskiwania pozwoleń stosownych na budowę i następny rok to jest rok realizacji. Ta realizacja, no to najkrótszym terminem, to też trzeba liczyć, że w przeciągu powiedzmy roku mogą powstać takie mieszkania, więc tak teoretycznie, zupełnie teoretycznie to już jest rok 2023-2024. 15 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Rodzin. Z tej okazji w Sępólnie Krajeńskim pojawiła się nowa inicjatywa, bo doszło do powołania Rady Rodziny, która ma doradzać burmistrzowi właśnie w tych sprawach. Dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane w przeddzień święto rodziny, dzień rodziny. Jutro, 15 maja, przypada takie święto. W naszej gminie staramy się prowadzić taką przyjazną politykę dla rodzin, które są w naszej gminie. Tę politykę, te działania prowadzimy przez różnego rodzaju instytucje, którymi gmina dysponuje. Głównie oparta ta polityka dla rodzin jest o Centrum Małego Dziecka i Rodziny w naszej gminie, ale też inne nasze instytucje, jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Sztuki,
Centrum Sportu i Rekreacji, wszystkie nasze świetlice, domy kultury, tę politykę dla naszych rodzin prowadzą. Chcemy też wzmocnić te działania polegające właśnie na takiej bliskiej współpracy z naszymi rodzinami, dlatego też powstała inicjatywa powołania Rady Rodziny. To będzie ciało społeczne, które będzie doradzało burmistrzowi w sprawach związanych właśnie z rodzinami na terenie naszej gminy. I na koniec przyjrzymy się powrotowi dzieci do szkół, które lada dzień już wszystkie i już nie hybrydowo zasiądą ponownie w szkolnych ławkach. Ostatnio taką normalność widzieliśmy w szkołach dobre pół roku temu. Sprawdźmy zatem, czego należy się spodziewać w tych ostatnich 3 tygodniach roku szkolnego. Uczniowie wrócili do szkół. Chciałem zapytać, czy pan też sobie poczuł dzisiaj w poniedziałek rano nareszcie? No oczywiście, że nareszcie. Informacje, które wpłynęły do mnie ze szkół, są bardzo pozytywne. Te 2 tygodnie nauki hybrydowej w klasach starszych już nam pokazały, że dzieci, młodzież chcą wrócić do szkół, czekają, tęsknią za rówieśnikami, za szkołą, za normalnym trybem nauki pracy. Oby to trwało jak najdłużej. Panie dyrektorze, tak się mówi, że pandemia zmieniła w naszym życiu, jeśli nie wszystko, to prawie wszystko. Do jakich szkół wrócili uczniowie, do jakich szkół sępoleńskich wrócili uczniowie? Też zmienionych, czy właściwie takich samych jak przed pół roku temu? Na pewno lepiej wyposażonych, na pewno wzbogaconych o kompetencje, których przedtem nie posiadaliśmy. Niewątpliwie to jest skok taki, rzekłbym, cywilizacyjny. Nauczyciele nauczyli się w sposób biegły pracować przy pomocy sprzętu komputerowego zdalnie, mogą to teraz wykorzystywać. To samo potrafią uczniowie. Szkoły zmieniły się także, jeśli chodzi o ich wyposażenie. Udało się nam pozyskać w okresie nauki zdalnej bardzo dużą ilość sprzętu. Może to jest dobra okazja, żeby o tym wspomnieć. Spojrzę tak na karteczkę, na ściągę, bo tego jest dużo. Aż 120 laptopów, tabletów, 120 laptopów, 100 tabletów, 40 jeszcze laptopów dodatkowo z projektu. To sprzęt, który otrzymali uczniowie, a który wróci teraz do szkół i zamierzamy go wykorzystywać w najbliższej przyszłości. No właśnie. No właśnie, panie dyrektorze, bo też chyba to, nie wiem właśnie czy problem, ale taka zagwozdka dla wielu szkół, dla wielu organów prowadzących, bo rzeczywiście mnóstwo pieniędzy zostało zainwestowane w ten sprzęt. No i teraz uczniowie wrócili co prawda na 3 tygodnie, ale jednak do szkół, ale wszyscy mamy nadzieję, że od września już normalnie. Co z tym sprzętem? No mam taki pomysł i chciałbym go zarekomendować naszym dyrektorom, naszym uczniom, nauczycielom, żeby w okresie już od września, mam nadzieję, powrotu do normalności. Niektóre zajęcia dodatkowe realizowane były w formie zdalnej. Dlaczego? Dlatego, że w gminie miejsko-wiejskiej z reguły problemem jest dotarcie do szkoły po lekcjach. Zajęcia w klasie 7 trwają, uwaga, aż 7 godzin dziennie, codziennie praktycznie, 34 godziny w tygodniu. Zajęcia dodatkowe zawsze natrafiały na problem bardzo długiego pobytu ucznia w szkole. Chciałbym bardzo zaprosić dyrektorów do realizacji zajęć, na przykład statutowych, niektórych zajęć, które można, w formie zdalnej. Ten sprzęt, te kompetencje, to wszystko, co udało się nam zdobyć, będzie jak znalazł w realizacji takiego rozwiązania. No i co najważniejsze, dostęp do tych zajęć wzrośnie. Po prostu każdy z uczniów będzie mógł wziąć w nich udział. Panie dyrektorze, czy wy macie jakąkolwiek wiedzę, czy to jest być może jeszcze za wcześnie, ale czy wy macie jakąkolwiek wiedzę, w jaki sposób te 6 lub 7 miesięcy, kiedy szkoły były zamknięte, tak plus minus, wpłynęły na poziom edukacji uczniów? Nie oszukujmy się tutaj, jednak nauka zdalna to nie to samo, co było w szkolnych ławach. No to jest dobre pytanie. Tutaj konia z rzędem temu, kto da odpowiedź na to. Czekamy na wyniki egzaminów 8-klasistów, które pewnie w jakimś sensie, ale niewielkim, pokażą nam, jak to z tą wiedzą naprawdę jest. Ja mogę posługiwać się informacjami płynącymi z ust dyrektorów czy też nauczycieli. Mamy sporo do nadrobienia. Sądzę, że to jest pewna średnia ogólnopolska, tutaj nie odstajemy od innych. Ale ja też chcę podkreślić, że byli też tacy nauczyciele, którzy powiedzieli, że przyzwyczaili się do tego nowego rytmu pracy, że im to bardzo odpowiadało, że zbudowali sobie warsztat taki zajęciowy i taki, no warsztat po prostu pracy.
rytm, który im bardzo odpowiadał. No ale siłą rzeczy. Ja wiem, państwo wiecie, że to wiązało się z wysiłkiem rodziców, z wysiłkiem uczniów, nauczycieli i niewątpliwie musiało dziać się kosztem treści nauczania. Panie dyrektorze, ja zmierzam do tego, że uczniowie teraz wrócili na, no nie oszukujmy się, 3 ostatnie tygodnie roku szkolnego. Teraz pytanie, czy te 3 tygodnie ostatnie roku szkolnego będą wyglądały na wiecznych sprawdzianach, klasówkach i odpytywaniach? Czy właśnie, tak jak apelują gdzieś tam psycholodzy, psychologowie, żeby jednak bardziej postawić na te relacje międzyludzkie i krótko mówiąc dać sobie spokój z ocenami? Znaczy ocenić się uczniów trzeba, tak zupełnie tak nie można ulegać tym presjom. Niewątpliwie wszyscy wiemy, że odbudowanie relacji międzyludzkich jest najważniejszą sprawą. Zresztą z badań, które posiadamy, wynika to w sposób jednoznaczny. 70-75% uczniów bardzo tęskniło, czy najbardziej im brakowało kontaktów z rówieśnikami. To jest bardzo ważna kwestia. Ale no, jedną z najważniejszych, czy ważnych również kompetencji szkoły jest nauka, jest edukacja, jest wyposażenie w wiedzę. Zachowajmy równowagę. Ja sądzę, że w okresie teraz najbliższego miesiąca i taka informacja, apel został skierowany do szkół, żeby nie przesadzać właśnie z odpytywaniem, czy ze sprawdzianami, klasówkami, tego pewnie nie będzie za dużo. Ale jednak od września musimy wziąć się mocno za utrwalenie, wyrównanie jakichś braków. I to zrobimy. Mamy na to 2 pomysły. No właśnie o to chciałem zapytać, panie dyrektorze, czy są jakieś plany, jakieś właśnie pomysły? Może plany pewnie są, ale pomysły na to, jak te luki edukacyjne, nazwijmy to umownie, uzupełnić? Tak, niewątpliwie skorzystamy z rezerwy MEN-owskiej, która dzisiaj umożliwiła, dała tę szansę, żeby starać się o środki na zajęcia utrwalające, wyrównujące. I takie zajęcia będziemy realizowali we wszystkich szkołach, we wszystkich klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej. Nie jest to ogromna ilość zajęć, ale podstawowa, taka 10-godzinna, która pozwala na to, żeby braki z matematyki, z polskiego, z przedmiotów podstawowych wyrównać. Ale mamy też i nasze propozycje, czy już właściwie już skierowaną do realizacji. Otóż w ramach grantu oświatowego, to jest taki nasz autorski pomysł. No tak, słynny grant oświatowy, z którego słynie oświata sępoleńska. No, słynie to może mocno powiedziane, ale faktycznie, no, jest to dobry pomysł. Otóż już zapłaciliśmy za te zajęcia nauczycielom. Mają do zrealizowania aż 984 godziny zajęć wyrównujących, utrwalających, rozwijających. Szkołom, dyrektorom zostawiamy kompetencje dotyczącą tego, co chcą realizować, jakie to mają być zajęcia. Chcemy, żeby od września do grudnia była... No właśnie, bo to jest dosyć istotne. Nie teraz przez te 3 tygodnie. Nie. Żeby od września do grudnia mogli zrealizować zajęcia według swojego upodobania, według potrzeb zbadanych, według zainteresowań dzieci i młodzieży, po to, żeby te luki jednak w końcu prawie roku nadrobić. I to jest ta nasza propozycja. Z dumą to mówię, bo tych zajęć będzie 2 razy więcej niż tych, o które staramy się teraz z MEN-u. Podkreślam to, bo jest to dobry sposób na to, żeby uzyskiwać i średnie wynagrodzenia, i realizować zajęcia dla uczniów. Łączymy przyjemne z pożytecznym. Dobrze, panie dyrektorze, jeszcze jeden wątek na sam koniec. Ja pytałem na początku naszej rozmowy o to, do jakich szkół wrócili uczniowie po tych 6-7 miesiącach lockdownu. Pan powiedział, że na pewno do nowocześniejszych, ale chciałem zapytać, czy do bezpieczniejszych. Chciałem zapytać o szczepienia nauczycieli. A to mamy bardzo dobre informacje. Zbierałem dzisiaj rano właśnie na potrzeby tej rozmowy informacje ze wszystkich szkół i przedszkoli. I pragnę państwa poinformować, że poziom zaszczepienia wśród nauczycieli w naszej gminie jest bardzo wysoki. W zasadzie z tego zestawienia, które mam przed sobą, wynika, że waha się na poziomie 78% do 90%. Te osoby, które się nie zaszczepiły, nie zrobiły tego głównie dlatego, że albo po prostu zachorowały i jako ozdrowieńcy już nie muszą tego, chociaż jest to do dyskusji, bądź też z jakichś innych powodów nie były szczepione. Nieco niższy ten wskaźnik jest wśród obsługi, ale przypomnę, że oni nie mieli tej szansy, jaką mieli nauczyciele, żeby w dosyć szybkim terminie wziąć udział w szczepieniach. Tak więc wrócą nasi uczniowie, czy już wracają do szkół, w mojej ocenie, bezpiecznym pod względem zdrowotnym, bezpiecznym pod względem reżimów, ale także i ładnych, wysprzątanych, czystych i dobrze wyposażonych. Marek Tymecki, dyrektor Sępoleńskiej Oświaty, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia państwu.